Serdecznie witam Państwa na dzisiejszym koncercie, który ma tytuł Serce jest wyspą wśród nieskończoności. Na koncert złożą się utwory zaaranżowane przez pana Jerzego Cembrzyńskiego. Będą to m.in. pieśni sawerdyjskie, muzyka do poezji hiszpańskich i polskich. Przed każdym utworem będzie krótki komentarz, także na bieżąco Państwo będą się orientowali. Wśród wykonawców wystąpią Anna Jagielska, sopran, Paweł Rybkowski, skrzypce, Izabela Czajkowska, flet, Michał Pindakiewicz, gitara, Jerzy Cembrzyński, kontrabas. Chciałam jeszcze powiedzieć, że koncert będzie przebiegał w dwóch częściach. Po pierwszej części zapraszamy na 10 minut przerwy i w tym czasie będzie można kupić płyty zespołu, które będą wystawione przy stoliku w holu głównym. Dziękuję bardzo, zapraszam do wysłuchania koncertu i życzę miłych wrażeń. Los Bilbilicos, czyli słowiki,
a słowiki śpiewały o miłości, która jednak nie dla wszystkich bywa radosna i szczęśliwa. Duszę bohatera ogarnął mrok, gnębi go ból i tęsknota. Thank you.
Ay, linda amiga, ach, droga przyjaciółko, nie ma miłości bez cierpienia, cierpienia bez bólu, ani bólu tak okrutnego jak ten z miłości. Thank you.
ruda, czyli gałązka ruty. Gałązka ruty, gałązka kwiecia. Córko moja, moja droga, powiedz mi, kto ci ją dał. A dał mi ją pewien młodzieniec, który się we mnie zakochał. Córko moja, moja droga, nie idź na zatracenie. Lepszy zły mąż niż nowa miłość. Zły mąż, moja matko, to przekleństwo, a nowa miłość jest słodka jak jabłko i soczysta jak cytryna. Śpi, mój śliczny syneczku, zamknij swoje piękne oczęta i śpij smacznie.
narzeczony stoi pod oknem swojej ukochanej i prosi: otwórz mi, otwórz, bo już niedługo będzie świtać. A nie mogę ci otworzyć, bo moja mama jeszcze nie śpi i szyje. A to z głupiej igiełkę to pójdzie spać. A nie mogę, bo mój ojciec jeszcze siedzi i czyta. A to zgaś mu światło, to pójdzie spać. Otwórz mi, otwórz, bo już niedługo będzie świtać. Już ci otwieram, mój miły, bo tej nocy nie mogę zasnąć, myśląc o tobie. Skarży się matce, że ma dwóch wielbicieli i nie wie, którego wybrać. Jeden jest krawcem, znaczy pewnie bogaty, a drugi za to jest bardzo przystojny. Tego krawca to tak naprawdę oszukuje, a tego drugiego to naprawdę kocha. Ale którego z nich wybierze?